A oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. U zegarmistrza. Tego pięknego dnia, kiedy miś Brązuś właśnie przygotowywał się do wyjścia na spacer po lesie, zauważył, że jego ukochany zegarek przestał działać. Wskazówki zegara stanęły w miejscu, a sekundnik przestał się poruszać. Miś Brązuś zmartwił się, uwielbiał ten zegarek. Był to prezent i nosił go zawsze na swoim łapkowym nadgarstku. Postanowił, że chce go naprawić. Poszedł więc do najbliższego zegarmistrza, ale okazało się, że warsztat był zamknięty. Zegarmistrz był akurat na urlopie. Miś Brązuś zastanawiał się, co ma robić. Wrócił do domu i opowiedział swoim przyjaciołom, którzy mieli różne pomysły na naprawienie zegarka. Jednak żaden z nich nie wydawał się odpowiedni. Nikt nie miał takiej wiedzy ani narzędzi, żeby naprawić zegarek. Wtedy nagle jedno z jego przyjaciół przypomniało sobie o niezwykłym zegarmistrzu, który mieszka nieopodal w małej, ukrytej chatce w głębi lasu. Przyjaciel powiedział, że zegarmistrz potrafi naprawić każdy zegarek, niezależnie od jego przyczyny. Brązuś był bardzo zadowolony takim pomysłem i natychmiast ruszył wraz z przyjaciółmi na poszukiwania tej tajemniczej chatki w lesie. Czy uda się odnaleźć zegarmistrza w jego tajemniczej chatce? O tym dowiemy się już za chwilę. Kiedy Brązuś i jego przyjaciele dotarli do chatki zegarmistrza, stanęli przed drewnianymi drzwiami ozdobionymi rzeźbionymi zegarami i srebrnymi dzwonkami. Drzwi były lekko uchylone, a więc odważnie weszli do środka. Wnętrze chatki zegarmistrza było pełne tajemniczego uroku. Wszędzie na półkach i na ścianach wisiały starodawne zegary o różnych kształtach i rozmiarach. Były tam zegary kieszonkowe, stojące zegary stołowe, a także duże, wiszące zegary z kukułką. Każdy zegar miał swoje własne zdobienia, złocenia, malowidła, które sprawiały, że były one wyjątkowe i piękne. Najbardziej niezwykłe zegary to były te, które miały kukułkę. Co godzinę kukułka wychodziła z małego okienka na zegarze i wydawała swoje charakterystyczne dźwięki. To było takie zabawne i fascynujące zarazem. Wszystkie zegary wydawały różne dźwięki, tworząc harmonię jak zegarowe symfonie. Kiedy była pełna godzina, brzmienie wszystkich zegarów razem tworzyło niesamowitą melodię, która sprawiała, że Brązuś i jego przyjaciele czuli się jak w bajce. W głębi chatki znajdował się warsztat zegarmistrza, gdzie panowała niezwykła cisza. Pan zegarmistrz pracował nad jednym zegarem, dbając o każdy szczegół. Zegarmistrz widział, że Brązuś i jego przyjaciele są zachwyceni i zaczął opowiadać im, że każdy zegar ma swoją historię i swoje serce. W chatce zegarmistrza unosił się delikatny zapach drewna i starej książki, a na ścianach wisiały rysunki i notatki zegarmistrza pełne tajemniczych wzorów i obliczeń. Brązuś i jego przyjaciele byli zachwyceni wnętrzem tej chatki. Zegarmistrz ten słynął z tego, że potrafi naprawić każdy zegar, jaki tylko przyszedł do jego warsztatu. Brązuś chciał dowiedzieć się czegoś nowego. Chciał zobaczyć, jak to jest być zegarmistrzem, i chciał się dowiedzieć, co to za tajemnicze urządzenia, którymi są zegary.
Brązuś przekazał swój zegarek do naprawy. Zegarmistrz powiedział: ten zegarek jest naprawdę wyjątkowy, ale wiem, że masz wiele pytań o zegary. Pozwól, że opowiem ci historię o jednym z najbardziej niezwykłych zegarów, jakie kiedykolwiek widziałem. Było to wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem młodym zegarmistrzem. Pewnego dnia do mojego warsztatu przyszła tajemnicza dama i poprosiła mnie o naprawę jej zegara. Powiedziała, że ten zegar był w rodzinie od pokoleń i ma wyjątkową historię. Kiedy zacząłem naprawiać zegar, odkryłem, że w jego mechanizmach były ukryte tajemnice. Otworzyłem tylną klapę, zobaczyłem małą skrytkę z ukrytym listem. Był to list napisany przez dawno zmarłego pradziadka tej tajemniczej damy. List opowiadał o przygodach pradziadka, który był sławnym badaczem i odkrywcą. Pradziadek podróżował po całym świecie i zbierał skarby oraz niesamowite historie. W jednej z egzotycznych krain odkrył starożytny zegar, który miał niesamowitą moc kontrolowania czasu. Ten zegar miał zdolność cofania czasu o 1 godzinę. Pradziadek użył tej mocy, by pomagać innym i naprawiać błędy z przeszłości. Historia opisana w liście była pełna przygód i niesamowitych wydarzeń. Kiedy zegar trafił do tej damy, ona postanowiła, że zegar powinien być w dobrym stanie, aby nadal mógł pełnić swoją niesamowitą rolę w rodzinie. Dlatego przyszła do mnie o pomoc. Miś Brązuś słuchał z zapartym tchem. To była najbardziej niesamowita historia. Po długich dniach pracy udało mi się. Zegarmistrz kontynuował swoją opowieść. Po długich dniach pracy naprawiłem zegar. Dama ta była szczęśliwa, że będzie mogła kontynuować rodzinne tradycje i pomagać innym dzięki mocy zegara. Ale jedno było pewne, zegar był teraz jeszcze bardziej wyjątkowy, bo znał historię swoich poprzednich właścicieli i ich przygód. Brązuś był oczarowany tą opowieścią. Zrozumiał, że zegary mogą być nie tylko urządzeniami do mierzenia czasu, ale także mogą przechowywać w sobie niesamowite historie i tajemnice. Zegarmistrz spojrzał na zegarek misia Brązusia z uwagą. Wziął go delikatnie w dłonie i zaczął go rozbierać. Było to fascynujące do obejrzenia. Brązuś nie mógł oderwać oczu od tego, co dzieje się przed jego oczami. Zegarmistrz używał malutkich narzędzi, aby zdjąć tarczę zegarka. Potem z wielką dokładnością przemykał między małymi trybikami i sprężynkami, regulując każdy z nich. Brązuś podziwiał umiejętności zegarmistrza. Po pewnym czasie zegarmistrz powiedział: jedna z małych sprężynek była trochę zdeformowana, zniszczona, ale już ją wymieniłem. Zegarmistrz złożył zegarek z powrotem, przykręcając tarczę i umieszczając ją we właściwe miejsce. Delikatnie nastawił wskazówki na właściwe pozycje i zakończył naprawę zegara. Naprawa jest zakończona. Twój zegarek będzie teraz znów chodził jak nowy. Brązuś był bardzo zadowolony. Podziękował zegarmistrzowi, wziął swój zegarek. Był pewien, że zegar będzie mu towarzyszył w kolejnych przygodach. Brązuś patrzył na swoje naprawione cudeńko. Dzięki pomocy zegarmistrza jego zegarek chodził teraz idealnie, jakby nigdy nie był uszkodzony. Teraz jego zegarek zyskał dla niego jeszcze większą wartość, a on sam czuł się bardziej połączony z tym niesamowitym światem zegarmistrza. Brązuś chciał dowiedzieć się jeszcze, jakie zadania miał zegarmistrz i dlaczego zegary były dla niego tak ważne. Zegarmistrz rozpoczął opowieść o tym, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. I tak zaczęła się opowieść o zegarmistrzach,
o tym, jak dbali o czas i o zegary, które naprawiali. Brązoś był ciekawy i nie mógł się doczekać, aby poznać więcej tajemnic zegarmistrza. Zegarmistrz opowiadał: kiedyś, zanim pojawiły się zegarki elektroniczne i smartfony, ludzie polegali na zegarach mechanicznych, które działały za pomocą zębatek, sprężyn i małych wahadełek. To były prawdziwe arcydzieła rzemieślnicze. Naprawiali je, smarowali, regulowali, aby pokazywały dokładny czas. Byli trochę jak czarodzieje czasu. Brązoś patrzył z zachwytem na te wszystkie zegary. Wyobrażał sobie, jak trudno musiało być naprawiać te skomplikowane urządzenia. A teraz, jak jest teraz, panie zegarmistrzu? Zapytał miś Brązoś. Zegarmistrz opowiedział, że teraz wiele rzeczy się zmieniło. Zegarmistrzowie nadal istnieją, ale teraz głównie zajmują się naprawą zegarów antycznych i specjalnych staroświeckich zegarów. Większość ludzi korzysta teraz z elektronicznych zegarków na swoich telefonach i innych urządzeniach. To sprawia, że praca jest trochę inna, ale wciąż są bardzo dumni z tego, co robią. Brązoś zrozumiał, że zegarmistrzowie byli i nadal są ważnymi rzemieślnikami, choć ich praca zmieniła się wraz z rozwojem technologii. Brązoś podziękował za podzielenie się z nim tą wiedzą. Po tym, jak Brązoś spędził czas z zegarmistrzem, zaczął być jeszcze bardziej zaciekawiony zegarami. Zaczęło go to fascynować, jak czas może być tak dokładnie mierzony przez te małe mechanizmy. Brązoś często odwiedzał warsztat zegarmistrza, a zegarmistrz uczył go, jak dbać o zegary, jak regulować ich wskazówki, jak naprawiać drobne usterki. Dni mijały bardzo ciekawie w towarzystwie zegarmistrza. Brązoś nauczył się, jak ważne jest dbanie o czas i o bycie punktualnym. Dzięki zegarom nauczył się też cenić każdą chwilę. Do zegarmistrza przychodziła również pani zegarka. Była znana w okolicy z tego, że potrafiła tworzyć zegary, które nie tylko pokazywały czas, ale także rozprawiały różne kafały i anegdotki. Jej zegary były prawdziwymi, zaklętymi skarbnicami humoru. Pewnego dnia do warsztatu zegarmistrza przyszedł mały zajączek. Co się stało z jego zegarkiem? Przestał działać. A był to specjalny zegar, który pomagał mu nie spóźniać się na zajęcia w lesie. Zajączek często spóźniał się na te zajęcia, dlatego też zegar był dla niego niezwykle ważny. Pan zegarmistrz przywitał go z uśmiechem i zaczął badać zegarek. Okazało się, że jeden z trybików w zegarze się urwał, co spowodowało jego zatrzymanie się. Zegarmistrz odszukał w swojej starej, drewnianej szufladzie ten wyjątkowy trybik i naprawił zegar zajączka. Zegar zajączka ponownie zaczął działać i teraz, co godzinę, wydawał śmieszny dźwięk, który rozśmieszał wszystkich w okolicy. Zajączek już nie spóźniał się na swoje zajęcia w lesie. Zegarmistrz naprawiał zegary, tworzył nowe, starannie zdobione zegary i zyskał szacunek wśród mieszkańców lasu. Jego warsztat znali już wszyscy i było to popularne miejsce, gdzie wszyscy przychodzili, aby naprawiać swoje stare zegary albo znaleźć jakiś nowy zegar do swoich domów. Pewnego dnia do warsztatu zegarmistrza przyszła mała sówka. Była najmłodszą sówką w całym lesie i miała swój własny zegar. Był to zegar piękny, z migającymi światełkami, który był prezentem od swoich rodziców. Jednak tego dnia, gdy sówka spojrzała na swój zegarek, zauważyła, że światełka przestały migać, a zegar przestał tykać.
Bardzo się zaniepokoiła, ale wiedziała, że zegarmistrz naprawi jej zegar. Przyszła więc do warsztatu i pokazała swój zegarek zegarmistrzowi. Zegarmistrz uśmiechnął się i powiedział: spokojnie, Sówko, na pewno sobie poradzimy. Zobaczę, co możemy z tym zrobić. Sówka obserwowała, jak zegarmistrz delikatnie otwiera tylną klapkę zegarka. W środku było mnóstwo małych, kolorowych baterii, które zasilały migające światełka. Zegarmistrz wymienił stare baterie na nowe, świecące, które miały takie same kolorowe światełka, jak te wcześniej. Sówka bardzo się ucieszyła, nacisnęła przycisk, a zegarek znowu zaczął migać wesołymi kolorami. Sówka była przeszczęśliwa, aż zaczęła tańczyć z tej radości. Teraz mój zegarek jest gotowy do nowych przygód. Zegarmistrz uśmiechnął się i powiedział: teraz twój zegarek jest gotowy do nowych przygód, Sówko. Niech ci przypomina, że zawsze możemy naprawiać rzeczy i znaleźć rozwiązanie, gdy coś przestaje tykać. Sówka podziękowała za pomoc i wróciła do swojego domku w lesie. Teraz mogła cieszyć się ze swoich migoczących światełek i mieć pewność, że nie spóźni się na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi. Czasem wystarczy prosta wymiana baterii, żeby naprawić ukochane rzeczy i cieszyć się nimi dalej. Niektóre przeszkody są nawet łatwiejsze do rozwiązania, niż mogłoby nam się wydawać. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.